Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysiewać bakłażany na rozsadę. Mamy już luty, więc najwyższy czas rozpocząć siewy. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na inne filmiki. Ostatnio pojawiły się takie jak przygotowywanie rozsady bakłażana, siew selera, zarówno naciowego, jak i korzeniowego. Tam więcej o uprawie i takich tajnikach udanej rozsady. Jest też filmik dla początkujących, jak przygotować się do siewów oraz filmik na przykład, jak stworzyć swój growbox dla roślin właśnie, które teraz wysiewamy. W dzisiejszym odcinku wysiew bakłażana. Powiem tak, w poprzednim sezonie uprawa mojego bakłażana, powiem szczerze, mogłaby się zakończyć na etapie rozsady, bo tylko do tego momentu mam się czym chwalić. Później, chociaż i tak nie za bardzo, bo przędziorki trochę go dobiły, tego bakłażana, a później jeszcze go przesuszyłam. No ale to nic. Później już było tylko coraz gorzej, to znaczy mój bakłażan urósł, to prawda. Zawiązał ten jeden bynajmniej jakieś 2 czy 3 kwiaty. W ogóle wypuścił kwiaty, ale nie zawiązał owocu, bo nie zdążyłam tak jakby zapylić ręcznie i no nie miał żadnego obok partnera. I też w takim trochę zarośniętym miejscu ten bakłażan był, więc w sumie owoców nie było, ale jakieś tam odniesienie co do uprawy mam z poprzedniego sezonu. Jeżeli Wy uprawialiście bakłażany, to piszcie, jaka odmiana jest fajna i prosta w uprawie. W tym roku, oprócz tej poprzedniej, czyli Black Beauty, mam drugą odmianę bakłażana, ale nazwy nie będę czytać, nie mój poziom. No i powiem tak, no bakłażany jak widać dwa różne, jeden taki faktycznie ciemny, czarny, drugi taki ładny, fioletowy. Wysiewamy teraz, bo długo kiełkuje, dość wolno rośnie i tak powiem szczerze, no naprawdę później wolno rośnie, jako roślinka już nawet po wykiełkowaniu. U mnie kiełkował bardzo długo, dosiewałam i właśnie te dosiane padły z przesuszenia, a te oryginalne padły przez przędziorka i trochę też z mojej winy. No więc zapomnijmy o tym. Wysiewam do doniczek P9. W doniczkach mam już ziemię. Trochę ją tylko ugniotę, żeby później przy podlewaniu sama z siebie zbyt mocno nie opadła. Będziemy wysiewać... O, tutaj muszę dosypać ziemi, bo brakuje zbyt dużo. Jak widzicie? Pulchna ziemia fajnie opadła. Przy podlewaniu byłoby to samo, tylko wtedy te nasionka by się zbyt mocno zagłębiły. Zaraz sobie tutaj dosypię ziemi. Wysiewam w doniczkach P9, ziemię mam z dodatkiem perlitu, a na wierzch w tym roku do uprawy niektórych właśnie roślin będę dawać kompost, który sobie zakupiłam w takim worku. Jest to ekologiczny kompost, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaraz Wam go pokażę, jak wygląda, tylko dosypię sobie ziemi tutaj, poczekajcie. Już jestem. Powiem Wam tak, fajnym sposobem na wysiew właśnie, jeżeli tutaj mamy wysiew 0,5 cm, no to zostawiamy sobie właśnie taką wysokość brakującej ziemi. Bo właśnie fajnie wysiewa się, kiedy przysypujemy nasiona, niż kiedy musimy robić dołeczki. To jest na pewno dużo szybszy sposób, bo widzimy, w którym miejscu nasionko już mamy i później będziemy tylko delikatnie przysypiemy ziemią. Nawet nie musimy zbyt mocno ugniatać, powinny dać sobie radę. Pamiętamy o znacznikach, z datą możemy wysiewu oraz z nazwą tego, co tutaj mamy. Jeżeli mamy więcej rozsad tej samej rośliny, na przykład więcej odmian, ja jak widzicie mam znaczniki plastikowe. W filmiku dla początkujących mówiłam, dlaczego takie, jak jeszcze inne można stosować, więc zachęcam do obejrzenia tamtego filmiku. Tutaj będę mieć tego bakłażana, tego Black Beauty, to nie ten, to ten. Już Wam pokażę, jak wyglądają nasionka. Roślina urośnie dość duża, fajnie, naprawdę zapowiadało się super.
i coś nie wyszło. Nasionka są też dość duże, więc nie musimy się martwić, że nie wiem, wysiejemy za dużo. One kiepsko wschodzą, więc ja w tym roku wysieję więcej niż potrzebuję. A jakbym miała jeszcze przez przypadek coś zrobić, to już w ogóle powinna mi chyba wysiać 3 razy więcej. Tak wyglądają nasionka. Dość duże, ładne, widać, więc można spokojnie sobie policzyć. Bardzo podobne do nasionek na przykład papryki. I sobie żółtowo wysiewam. Zobaczymy, co wzejdzie. No, po poprzednim sezonie mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi nawet o wschody. Kiepsko wzeszły. Jak już wzeszły, to faktycznie ładnie rosły, dopóki ich coś nie zabiło, ale wschody były, bym powiedziała, takie 5 na 10 u mnie. No, ale zobaczymy, jak będzie w tym roku. Tutaj zobaczymy, jak wyglądają nasionka tego drugiego bakłażana. To takich ciekawostek, no to na pewno można uprawiać w szklarni oraz w gruncie. No to wiadomo, jak większość rzeczy. Ja będę, właśnie się zastanawiam, czy nie miał w poprzednim sezonie ta roślinka troszkę za chłodno na polu i może faktycznie byłoby fajnie, jakby one sobie rosły w szklarni, ale w związku z tym, że są to roślinki dość podatne na przędziorka, no to w miejscu, gdzie jest szklarnia osłonięta od naturalnego deszczu, no to jednak przędziorek byłby pierwszy, myślę. Więc chyba i tak w tym roku wysieję do gruntu po prostu. Liczę tylko na to, że troszkę większe urosną i zdążą zawiązać trochę chociaż owoców. Tu wysiewamy tego drugiego. Nasionka wyglądają dosłownie tak samo. Zobaczmy potem, który szybciej wykiełkuje, ewentualnie który urośnie i da owoce. Bo to jest ważne, żeby właśnie zawiązać owoce i żeby one zdążyły sobie urosnąć. Wysiewam naprawdę żółtowo dużo nasion, ale to ze względu na obawę przed kiepskimi wschodami. Jeżeli Wy macie sprawdzoną odmianę, czy sprawdzone opakowanie i Wasze roślinki wschodzą dużo lepiej, to wysiejcie ich mniej lub rozłóżcie to na kilka osobnych doniczek. Oj, za długie zostawiam. Ja swoje nasionka będę jak zwykle chować do woreczków strunowych na kolejny sezon. Zobaczymy właśnie, jak z poprzedniego sezonu mój ten pierwszy bakłażan Black Beauty będzie ładnie wschodził. Zobaczymy, jak nasionka przetrwały próbę czasu. Teraz pokażę Wam, jak wygląda mój kompost. Tutaj jest właśnie ta ziemia, którą zakupiłam specjalnie właśnie pod takie właśnie wysiewy. Przykryję. Jest to dość mokry kompost, więc dobrze, niedobrze. Może być niedobrze pod względem zbytniego przemoczenia, ale z drugiej strony ziemia też nie powinna być przesuszona, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Lekko ugniatam. Dosłownie jeszcze odrobinę ziemi, bo jednak niektóre nasionka jeszcze gdzieś tu wystają. Podlewamy, nie za dużo, nie za mało i tyle, czekamy. Zobaczymy, jak szybko wzejdą. Naprawdę może to trwać długo, 2-3 tygodnie, więc no, musimy uzbroić się w cierpliwość. Myślę, że to będzie podobne kiełkowanie co do papryki. Tak, co do papryki. Jeżeli bym miała do czegoś porównać, to bym porównała do uprawy papryki. Podobnie roślina rośnie też jak papryka, jeżeli nie uprawialiście jej wcześniej, z takich moich obserwacji. Ma takie ładne listki. Na kanale jest filmik z pikowania na pewno, właśnie z wysiewu i ze zbiorów nie ma, no bo nie było zbiorów, więc nie było się czym chwalić. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!